Przeraża mnie to. Można się jeszcze wycofać? Nie. Nagroda 400 tysięcy. Dobra, teraz ja zgarnę swoją pulę. Słuchaj. Ja tutaj... Jestem pilotem. Ja nie mogę być pilotem! Tutaj pisze wujek Bochum pilot! Nie, nie, nie! Nie, nie, ja nie mogę być pilot, coś ty! Ja jestem... Niech wujek będzie pilotem! Nie, nie, ja już jestem superem. A jak to się zmienia? Lucek tutaj robi porządek. O nie! O nie! Ukradnij buzarda! Ja! Po co? Ty się mnie nie pytaj, to nie ja tutaj ustalałem te zasady. Aha, będziesz osłaniał tego, Adamka. Ja nie mogę fruwać, ja nie umiem fruwać! Musisz zestrzelić myśliwiec. Wojki, nie potrafią fruwać, to są trackery! Ktoś mógłby wylądować i wystartować później. Jak ktoś mnie goni. Już lecę. Nie wiem jak to zrobię. Wujek, ty lecisz. Kurwa dziot, ja mam fruwać, no nie, no, posrało ich wszystkich. Wujek, stójcie, powiedzcie mi jak się lecie do przodu, bo myśliwiec. Zapomniałem. Po prostu naciskasz... O nie, co to było? Rozbił się myśliwiec. Powiedzcie mi jak się leci! Dobra, spróbuj teraz wylądować ten Adamek na lotnisku. Dzięki za pomoc, już wiem jak się fruwa. Dobra, widzę. Okej. Okay. Stoję w miejscu, nie umiem frunąć, ktoś mi powie jak się lata? Już nie musisz, już się sam zniszczył. O rany. Dobra, spróbuj wylądować na tym kuźwa lotnisku, ja pierdzielę. Próbuję. Macha myszką na lewo. Pamiętaj, żeby pod wodzie wysunąć. Ja pierniczek, ja tu wyląduję. Dobra. Albo zrobimy inaczej, leć w moją stronę. I pamiętaj, że musisz jeszcze wystartować później. A ty mi kogoś dowieziesz, czy co? Tak, ja teraz dowiozę ci tego pedała. A wujek, musisz tu przylecieć. Kurwa, powiedzcie mi jak się tym lata! Jak się otwiera drzwi? Dobra. Mi się tu wciąść? Nie wiem jak się tym lata. Może mi powiecie w końcu. Szybko. Dawaj. Tak, leć! Dobra, sam se znalazłem. Wujek musi się... Wujek, jak wysoko jest! Nie, leć tam wujek do tego punktu. Pojawił się punkt? Mam żółty punkt, no. Jest, leć tam jak po prostu. Wujek leci, tak o masakra. Wujek jest wysoko na ciebie. Ja se muszę zmienić pampersa. Nie no, słuchajcie, no mam żółty znaczek! To lecę do niego! Ja pierdzielę. Ja sobie żyłem przeciwko. Gdzie mam teraz lecieć w końcu, bo już nie wiem. Żółty znaczek jest, to do niego lecę, tak? O masakra. Niosę kecę i lecę. Dobrze jest. Mam lecieć do żółtego znaczka, tak? Czekaj, wujek w tym... Tak, około tego żółtego... Aha, musimy, wiesz co? Adamek, musimy ucieknąć policji. Spróbuj jak najwyżej znieść się tym samolotem, wiesz? Jak najwyżej. Cała klawiatura mi tutaj mruga, na wszystkie kolory tęczy. A ty możesz strzelać do niego, czy nie? Ty... Nie mogę strzelać, nie mogę. Ale jak polecisz wysoko, to zgubię. A jak się ląduje? I teraz jest, się skończy jest, misja. Jest. Tyle hajsu. Yeah! Aha, spadochrony aktywujemy przyciskiem, prawym przyciskiem dobrze, myszy. Że mi powiedziałeś. Nie, lewym przyciskiem myszy. Lewym przyciskiem myszy. Którymś przyciskiem myszy chyba. Co się stało? No kuźwa! No ja pierdzielę! Ale o coś... No nie, wuje! Ja? To duchy ci nakupiemy. Ja pierdzielę, ja nie mam siły. Ale przecież ja nic nie zrobiłem, o co wam chodzi? Ale o co? A
Ale ja was się pytałem, żebyście mi powiedzieli, jak mam lecieć, co mam lecieć, żebyście tam się podniecali, że on tam ja gdzieś nie leci. Ja was mi powiedzieć, dać mi instrukcję, co i jak. Pytałem, błagałem was o pomoc, abyście mnie olali. No i przez to tak się to skończyło, jak się skończyło. A. No weź się zapraszaj. Ja się zabiję. Ja się zabiję. No zapraszaj, zapraszaj. To co, nie chcesz być saperem? No nie, słuchaj, nie chcę fruwać. Powiedziałem wam, że jeśli będzie... Dobra. Nie jest to dla was zaskoczenie, nie powinno być. Ja wam powiedziałem, że jeśli coś jest do fruwania, to nie do mnie. Mówiłem, nie chcę fruwać. To ja będę saperem. Ja pierdzie, ale już naprawdę, już ta kasa, już widziałem, już miałem... Lucek, teraz powiedz mi, co mnie tutaj czeka jako ten... Słuchaj, no. Będziesz prowadził autobus, ten, no autobus więzienny w sumie, no. I podjedziesz do więzienia, tam już musiało chyba powoli trochę jechać i ostrożnie, bo tam można zwalić, szczególnie na bramkach trzeba tak powoli podjechać, nie za szybko, nie raptownie i tam gościu coś tam ci powie. Wjedziesz do środka, no i zaczniecie zabijać, jak tylko wysiądziecie z autokaru. Aha. Ja ogólnie mam ich rozpieprzyć, jak wysiądę z autokaru. Tak. No tak, zaczniesz tam rozwalać, zobaczysz co ten koleś zacznie tam rozwalać, no już on wszystko zrobi właściwie za ciebie, jak za mnie zrobił. A Lucek już pewnie sobie myśli, już kurde, wykąpię się w tych pieniążkach, nie, i tak dalej. Tak, ja już chłopie, wybierałem sobie mydło, który... Panienka przygotowana do przyjęcia pieniążków, kurczę, ty. Tak. Słuchajcie, jeszcze chwilę, a normalnie wpadnę w depresję. Jakby twoja żona zobaczyła ten odcinek, to... To mnie pochwaliła. Powiedziałaby, wujko Bohunie, weź się ogarnij. No przecież jestem. Nieogarnięty. Weźcie się odwalcie, mówiłem wam, że nie umiem latać. Pytałem się was 10 razy, kurwa, jak się tym fruwa, ani jeden drugi się nie odezwał. A teraz będą mi tu wyrzuty sumienia robić. Sam doszedłem do tego, że tymi strzałkami tutaj trzeba. Bo ani jeden, ani drugi nie chciał mi powiedzieć, a teraz wielkie żale do mnie. Ale ja gram na padzie, jak skąd miałem wiedzieć, jak się lata samolotem, znaczy tym helikopterem na klawiaturze. Ty grasz na padzie, tamten gra na harmonii i tyle. Wszyscy wiedzą. Jacy były. I oni mnie zabijają. Myślałem, że to nasi ludzie są. Myślicę, który sam się rozbije za chwilę. Ja to czuję we krwi. No. Czuję. Tak, on bardzo powoli lata, nie? No strasznie. Jak to jest myśliwiec, kurczę, to... Ja bym go na rowerze dogonił. Ale zobacz teraz, co się będzie działo. Człowiek. I wkracza Lucek do akcji. Nie bierzesz, bo tak tylko nie we mnie! Siek. Fuck. Co się stało? Spokojnie. Fuck, wow. Ale miałem przeciążenie teraz. Chyba z 10G było. Uważaj. Katapultował się. O, dobra. Wyląduj na lotnisku teraz, Adamek. Chyba się uda to w końcu. Yes. Tak! Ujek, ja wiedziałem, że w ciebie można wierzyć zawsze. Ja w ciebie zawsze wierzyłem. Słyszałem to 15 minut temu, jak we mnie wierzyłeś. No ja wierzę w ciebie zawsze, wujek. Zdradziłeś mnie. No tylko dwa razy, tak? Ale tak dalej w ciebie wierzę. Dobra, ja się tu... A ja teraz... Dobra, uwaga na spadające śmigłowce. Tam zruszasz, tak? Pamiętaj, Adamek, że będziesz musiał się... O, fuck. A oni już tu są, oni czekają na mnie. Tak. To tak wolno. Adamek, pamiętaj, że musisz się odwrócić. Albo wystartować w drugą stronę. O, właśnie tak. Dawaj, siadać. Szybko. Szybciej. Jak dziewczyna ciebie wyprzedza. No nie wyprzedź ten gościu, szybciej, chłopie. Gdzie on leci, ten baran? No. Lecz, kochanie, w karcie mnie bierze! Oooo, lecz! Ten tam już ma orgazm. Nieźle.
Jak nam się uda, to ja normalnie, kurde, piszę piwa, to tak uda się. A ja mam hostesę. Nie. Yeah. A ja mam, ale... kurde, nie przynosi, nie przynosi drinków, ale... Proszę, czuję nieźle. Załatwiłem wszystkie śmigłowce, teraz tylko uciec. Ale wetraczki, jak nam to się uda, nie, to będzie, kurde... Najsmaczniejsze zwycięstwo, kurde, jakie ostatnio. Ty, ale zobacz, jaki ten buzzard jest szybki, jak koło was lecę, z taką samą prędkością. No. Tylko to tam trzeba odpowiednio przelić też, nie, bo to... Jak się tym lata w ogóle, cholerstwa? Do przodu. No. Buzzardem? No, trzeba troszeczkę się nauczyć, trzeba się pochylać do przodu, jak to śmigłowcem. Ale nie, wy troszeczkę jednak szybciej lecicie. Żółtego? Tak. No. O, fuck. Nie mogę wysiadać. Czemu? Nie wiem, czemu nie mogę wysiadać, ale nie mogę. Chyba nie musisz, ale kurde, przypłynę z dół. A my tu wsiąść do niego. No? Tak? No ale tak, pisze, wsiąść do buzzarda. Wow. To jeszcze nie koniec zadania? No to dlatego nie mogłem wysiąść. Wróć do miasta. Tam ten śmigłowiec... To jednak ten śmigłowiec się kopcił. Bardzo ważny to był. No troszeczkę oberwałem, oby się jak nie was skroniłem. Będzie śmiesznie. Tylko i teraz, całkowicie śmieszny będzie. I teraz z dupo te skały, jak tu polew. Świetnie. No. Wujek, ej, wejdź, zrób sobie ten... pozycję kamery ze środka. Udało się? Czy no, z spieprzyliśmy? O, już, już liczę kasę, liczę kasę. I to mi to zawdzięcza, i przede wszystkim Grzyczku, mi to zawdzięczacie, bo wy chcieliście zrezygnować. A ja mam złoto! Ja mam złoto! Widzicie? Narzekaliście na mnie, ja mam złoto! Pięknie, dziękuję bardzo. O rany. 15% 60 tysięcy. Mam złoto. Widzicie? Pierwszy raz 16 tysięcy, okej. Panowie, i chcieliście zrezygnować. Ale daliśmy radę. Dobrze, że nas... Jak podniosłeś na... Dzięki mojej wierze. Tak. Może i spieprzyłem, ale też... No, mam swoje zasługi. No każdy z nas coś spieprzył, no. Słuchajcie, nie jestem pewny, czy wy w ogóle będziecie chcieli jeszcze wujka Bohuna w GTA 5 online. Tak czy inaczej, no ja się świetnie bawiłem. Oczywiście też się powkrwiałem troszkę, no ale przy takiej grze, działając pod taką presją, robiąc niektóre rzeczy po raz pierwszy, no to wyobraźcie sobie, jak ja tu chodziłem. Także było jak było, ale było fajnie. Dokładnie. No, fajnie, jak nam się razem grało. Wiecie, że jestem niewidzialny, ale... Dziękujemy za widownię. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. No, na razie, pa, pa. Cześć. Na razie.